Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień Kobiet to być może jedyna okazja, kiedy my kobiety możemy czuć się ważniejsze od mężczyzn. 8 marca, bo o nim mowa, to dzień, w których ceny kwiatów wzrastają o 200%, a o miejscu w najlepszych restauracjach możemy tylko pomarzyć. My kobiety zapewne chciałybyśmy tak świętować przez cały rok, ponieważ wizja leżenia i pachnienia podnosi od razu poziom endorfin w naszym ciele. Ale czy to nie byłoby zbyt nudne, tak leżeć i pachnieć, skoro właśnie dzisiaj specjalnie dla nas przygotowano tak wiele atrakcji? Jeśli ktoś myśli, że panie z mniejszych społeczności nie zostały dzisiaj docenione, grubo się myli. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu zagwarantował wszystkim przybyłym paniom wspaniałe emocje i niezapomniane chwile. Dzisiaj specjalnie dla kobiet, wszystkich kobiet, to panowie przygotowali niespodziankę. Będzie recital Szymona Ostafina, naszego lokalnego artysty, a także z tego co wiem, przyjedzie do nas tym razem żona Stefka Łaty. Jest moc atrakcji, moc prezentów, także mam nadzieję, że dopieścimy dzisiaj panie w 100%. Cieszę się, że jestem tutaj w Pcimiu i coś dla mnie zostało przygotowane. I że tutaj doceniono we mnie kobiety, ale muszę powiedzieć, że niektórzy mężczyźni, na których, no nie powiem, że liczyłam, bo nie mogę chyba liczyć na mężczyzn w moim życiu, i srodze się na nich zawiodłam, ale byli też tacy, których było stać na to, żeby do mnie zadzwonić, złożyć mi życzenenia. Poprawcie się. W hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. A czego pani życzyłaby wszystkim kobietom? Ja wszystkim kobietom życzę wiary we własne siły, żeby szły za marzeniami i swoje marzenia spełniały, nawet te najskrytsze. Mądrości dla mężczyzn, bo trzeba im dać drugą szansę. Może uda się im w przyszłym roku zrozumieć, kim jesteśmy dla tego świata. W kafejce widzimy się, przy oknie stoi nasz. Gesty, rozmowa, śmiech, spojrzenia cały czas. Za oknem jak nie na chwilę, przechodzi obok świat. Patrzę ci w oczy i ściskam gardło, słów mi brak. Niech się wali cały świat, wszystko wkoło, a ja mógłbym zostać tak. Z tobą w twoich oczach wszystko jest takie, jakie być powinno. Życie ma smak i sens. Jako że ja jestem 100% kobietą i w to mam nadzieję nikt nie wątpi, postanowiłam skorzystać z oferty babskiego jarmarku odbywającego się w Dobczycach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Drogie panie, dzisiaj każdej z nas należy się relaks. Przede wszystkim zaprosiliśmy lokalnych producentów, usługodawców z szeroko rozumianej branży kobiecej do tego, żeby mogli się tutaj wystawić ze swoimi produktami i usługami. I to jest główna atrakcja, że to jest ich zasługa, że to jest tak fajna impreza. Kolejną rzeczą jest to, co się dzieje na scenie. Zadbałyśmy o to, żeby to były pokazy mody, również lokalnych marek odzieżowych, obuwniczych, z akcesoriami takimi jak torebki. Dzięki zaangażowaniu uczniów, zaangażowaniu lokalnego domu kultury mamy również różne występy wokalne, artystyczne na scenie. Zaprosiłyśmy także krakowskiego poetę, pana Aleksandra Jasickiego, który nam zagrał parę utworów. Co jeszcze? No, przede wszystkim również nagrody, tak? Nagrody, losowanie nagród. Mamy sporo sponsorów, także nagród jest moc. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie z nagrodą.
kobiet się nie pyta o wiek. Kobietom powinno się mówić, że są piękne, a my mamy tylko o to zadbać. Pani również tutaj korzysta z usług fryzjerskich, ale proszę powiedzieć, czy odebrała Pani już dzisiaj życzenia? Tak, odebrałam dzisiaj życzenia od mojego męża i od moich znajomych, także bardzo się cieszę, że pamiętają. A jak Pani ocenia tutaj babski jarmark, czy faktycznie jest dla bab? Tak, babski jarmark jest dla kobiet i serdecznie polecam. My z koleżanką przyjechałyśmy specjalnie z Krakowa na zaproszenie organizatorki Eweliny i Małgosi, także gratuluję fantastycznej organizacji. Naprawdę jak są panie, które mieszkają w Dobczycach, w okolicach, czy nawet w Krakowie, to w następnym roku obecność obowiązkowa. Na babskim jarmarku wyłoniono zwycięzczynię plebiscytu Kobieta Dobczyc 2014. To został kobietą roku, rozumiem, tak? Czyli najbardziej interesująca informacja dzisiejszego dnia. Kapituła przyznała ten tytuł pani Marii Brożek. Było bodajże 6 różnych kryteriów, które z Kasią Reszką, która to ze mną współorganizuje, wypisałyśmy. To kobieta liderka, mentorka, która chce się dzielić swoim doświadczeniem, która osiągnęła sukces na wielu płaszczyznach swojego życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Jakie to jest uczucie, kiedy dzisiaj w Dzień Kobiet odbiera pani odznaczenie Kobiety Roku? No ja jestem tak zaskoczona, że moje serce idzie w górę samo. Po prostu jest to tak miłe uczucie, w ogóle zaskoczenie, bo praktycznie jest wiele kobiet, które zasługują, więc no nie myślałam, że to się tak potoczy, zwłaszcza, że nie było mnie w ostatnim czasie, więc nie śledziłam tego plebiscytu, ponieważ byłam w Meksyku, więc dalsza nawet, bo no to tym bardziej jest to wielkie zaskoczenie dla mnie. Życzę w takim razie kobietom bardzo dużo miłości, radości, pozytywnej energii i tego, żeby realizowały wszystkie swoje cele, używały swoich talentów i żeby były po prostu szczęśliwe. No życzę wszystkim kobietom właśnie szczęścia, realizacji własnych planów, ambicji, żeby się wszystkie właśnie te działania, które podejmują, udawały, żeby były szczęśliwe i żeby sobie taki Dzień Kobiet robiły kilka razy w roku, jak mają ochotę, my jak mam jakiegoś potrzebę, to właśnie taki Dzień Kobiet kobiecy jest bardzo taki dla duszy ukojeniem. I'm ready for the fight and fate. The sound of iron shocks is stuck in my head. A thumping of the drums dictates the rhythm of the falls, the number of deaths. There are